Cześć, siemano, witam wszystkich, tutaj Lejto. Dzisiaj mam dla was nową gierkę, a dokładnie jest to Multiversus, o którym w ostatnich tygodniach sporo nawet mówiłem, czy to na livestreamach, czy na YouTubie. Udało się dostać do alfy, także to są testy alfa, potrwają tydzień bodajże do 27 maja. Kolejna open beta, tym razem już dla wszystkich, open beta będzie w lipcu, także w wakacje będzie open beta, jeżeli teraz wam się nie uda przetestować gierki, no to w lipcu będzie taka możliwość. Także dzisiaj takie małe przedstawianie tej gierki, jak to wygląda, z czym to się je, moje jakieś takie pierwsze wrażenia, bo troszeczkę sobie pograłem jakieś tam 5-6 meczy i tak dalej, i tak dalej. Ja aktualnie gram na PC, na Steamie, używam pada, kontrolera od PS5, ale bez problemu też ludzie grają, wiem, na klawiaturze, i więc nie ma większego jakiegoś problemu. A więc tak, najpierw zagramy sobie tutorial, żebyście zobaczyli mniej więcej, czego tam uczą, jak to na początku wygląda i tak dalej, i tak dalej. A później myślę, że zawalczymy sobie jedną czy dwie gierki. Ogólnie jeżeli chodzi o samą walkę, no to są różne tryby. Można grać w 4 osoby, w 2 osoby, 1v1 i tego typu rzeczy. Dobra, wstępny samouczek. Ok, mamy Shaggy'ego. Rozpoczynamy. Mogę kliknąć? Mogę kliknąć. Dobra, podstawę. Przyjrzyjmy się podstawom walki. Dobra, przesuń się w prawo. Góra, dół, ok. Wiadomo, takie całkowite podstawy jak na razie. Przytrzymanie to skoczymy wyżej, tak jest normalnie. I podwójny skok, ok. Uniki. Uniki też są w różne strony i można to robić na jakby kilka sposobów. Możecie sobie dowolnie skonfigurować praktycznie czy pada, czy klawiaturę, jak tam chcecie. Na przykład ja mogę unik zrobić na kółku albo na R2, tak jak gra proponuje. Także widzicie, unik. Unik zużywa pasek, unik ma cooldowna i można go robić albo w miejscu, albo na boki. Jeżeli ktoś z was chce pograć w coś jakby podobnego, no to macie chociażby Super Smash Bros. Na Nintendo Switch, to jest taka najbardziej znana gra tego typu. Albo na Steamie, czy tam na konsoli Brawlhalla, to też jest popularna gra właśnie tego typu, platformer, fighter. Gdzie po prostu macie, jakby możecie odczuć mniej więcej, jak to by wyglądało. Teraz robimy podstawowe ataki, jak widzicie one są jeszcze dodatkowo ładowane, więc można je ładować, nie trzeba ich ładować. Gra nie ma jakichś, wiecie, ultra, super, mega kombosów trudnych typu Tekken, że tam jakieś przód, tył, jakieś ćwierć koła, pół koła i tak dalej. Raczej chodzi tutaj o kancelowanie, podskoczenie, strzałka do góry, do tyłu, na dół, na boki i tyle. I to jest najlepsze, to jest największy po prostu mem, to mi się najbardziej podoba i większości osobom to się najbardziej podoba, że Shaggy ma tutaj tę swoją jakby przemianę Super Saiyana z mema. Patrzcie to, normalnie można się ładować, a to jest po prostu kosmos i on wtedy ma buffy, jest silniejszy i tego typu rzeczy, no to jest nieziemsko zrobione. Także tutaj na pewno będzie bardzo dużo mainów Shaggy'ego, bardzo dużo osób będzie nim grało. No i nie z przypadku, myślę, to jest pierwsza postać, jaką poznajemy w tej grze. I jest to po prostu Shaggy na treningu, jak widzicie, nie? Teraz ciosy z góry. Teraz ciosy specjalne, jak widzicie, w powietrzu nawet mogę się ładować. Kwadratem bijemy normalnie, kwadrat i wszystkie jakby strony, że tak powiem, lewo, prawo, góra, dół. Potem trójkąty to są ciosy specjalne, to samo lewo, prawo, góra, dół, na ziemi czy w powietrzu. Ciosy z kwadratu i chyba niektóre z trójkąta też w zależności od postaci można ładować, więc możecie normalnie przytrzymać i mocniej uderzyć przeciwnika. Ok, Wonder Woman wyrzucona. Jakby tutaj nie ma typowych pasków życia. Te liczby, które widzicie pod spodem, ja mam 0, przeciwnik Wonder Woman tutaj, bot, ma 200. Czym większa jest ta liczba, max jest chyba 200 w każdym razie, czym większa jest ta liczba, tym łatwiej przeciwnika jakby wyrzucić, więc po prostu go bijecie i w pewnym momencie on wypada jakby poza ekran, nie? Tak jak teraz widzicie. Także jeżeli ta po prostu liczba rośnie, to coraz łatwiej jest jakby was wyrzucić poza ekran. I o to chodzi w tego typu właśnie bijatykach, nie mamy typowego życia, wiecie, od 0 do 100, tylko takie jakby liczby też. Mega tego na początku nie rozumiałem, no ale okej, no wiemy, o co chodzi, tak? Widać, o co chodzi.
nie jest to jakoś super według mnie praktyczne, wolałbym życie osobiście, ale no tak to jest, tak jest Brafali, tak jest zrobione w Super Smash Bros. Na Nintendo Switcha i tak jest tutaj, nie? Także to jest typowy po prostu typ gatunek bijatyk, gdzie mamy w taki sposób rozwiązane życie. Jak widzicie, dół trójkąt to jest podnosząca się kanapka. Tak jest, Shaggy może podnieść kanapkę i znowu dół trójkąt może ją rzucić. To jest po prostu szok. Praca zespołowa. Okej, teraz nas uczą troszeczkę innej, drugiej postaci jakby. Dół trójkąt, okej. Czyli już widzicie, różne archetypy nam pokazują postaci, że Wonder Woman też ma ciosy bardziej supportujące. Tutaj znowu coś będzie. Wykorzystaj neutralny atak specjalny Wonder Woman, aby przyciągnąć do niej przeciwnika, sojusznika. Boom, widzicie? Sojusznik przyciągnięty. Teraz atak specjalny Psonifera, okej? Zwykły trójkąt i się z nim łączymy. Znowu trójkąt i przyciągamy. Dzięki temu można po prostu przyciągnąć kogoś, jeżeli miałby już zginąć, tak jak tutaj widzicie. To jest naprawdę ciekawy archetyp postaci, bo tak naprawdę jeżeli będziecie grali 2 versus 2 z jakimś na przykład znajomym na stałe, no to po prostu jeden z was może grać jakąś postacią atakującą, a drugi właśnie takim bardziej supportikiem. I wtedy, wiecie, mega dobrze to będzie wyglądać. Bo jeden będzie się skupiał raczej na biciu, a drugi będzie się skupiał na ratowaniu. I to naprawdę dobra synergia może być. Okej, platformy teraz nam pokazują. Dobra. Żeby zejść z platformy. Tu krzyżyk, okej. W sumie z powietrza też jakby tak można zejść, nie? Tu krzyżyk. Korzystaj ze skoków, aby... co? Korzystaj ze skoków oraz z wodów i ataków w powietrzu. Okej. Musimy to po prostu zniszczyć. Poruszać się możemy jakby dużo w powietrzu, bo możemy zrobić po 2 skoki. 2 uniki? Tak, 2 skoki, 2 uniki i jeszcze ciosy daszujące, nie? Także wiecie, naprawdę jeżeli ktoś opanuje te wszystkie rzeczy, no to może nieźle mieszać w powietrzu, że tak powiem. Okej. Na samym początku nie jest to proste, szczerze powiedziawszy. Nie jest to prosta sprawa. Dobra, jakieś pierwsze kombinacje. Boom, kanapeczka dla Wonder Woman. Oj. O nie, wow, nie w tą stronę rzuciłem. Dobra, Shaggy SSJ. Let's go. Wow. Widzicie, tu jest jeden na jeden, a już się robi zadyma, nie? W tej grze. A co dopiero, jeżeli jest... walczą 4 osoby. I każdy jest sam. No, naprawdę wam powiem. Na początku jest trudno, jest troszeczkę zadyma. Ja nie jestem przyzwyczajony do tego typu gier. Wydaje mi się to troszeczkę takie jakby... bardziej do spamowania. Zagrajmy sobie może drużynowo. Zobaczcie, jak to wygląda drużynowo. Tutaj odznaczę, widzicie, tu są tryby. 1 na 1 drużynowo, czyli 2 versus 2. I każdy na każdego. Czyli walczą 4 osoby, ale każdy jest jakby sam, nie? Także zobaczmy jeszcze z jedną, dwie walki sobie zagramy. Tutaj jest troszeczkę aktualnie odblokowanych postaci. Też jest parę zablokowanych, które możecie normalnie kupić za golda z gry, także nie ma większego problemu. Ja aktualnie zbieram sobie, myślę, na Batmana, a gram jak na razie sobie Shaggym, także weźmy sobie Shaggiego. Skina na razie nie mam, da się go zdobyć tutaj w Battle Passie, że tak powiem, Premium Battle Pass, ale jest to wszystko odblokowane jakby za darmo, nic nie musicie więcej kupować. Także wybraliśmy postać i czekamy na matchmaking i zaraz powinna być już waleczka. Ja mam odpalone teraz crossplay, czyli tak naprawdę widzicie, w 3-4 sekundy znalazłem meczek, a normalnie mogę walczyć z ludźmi z PlayStation i tak dalej, nie? Tutaj możecie sobie ustawić małe power-upy. Power-upy można ustawić, jakieś 6% więcej obrażeń, 4% mniej obrażeń i tego typu rzeczy. Na razie za dużo nie mam, więc zostawiamy to w ten sposób. Nie wiem, czy gdzieś jest w ogóle
pokazane, czy ktoś gra na PC, czy na konsoli. Chyba nie, przynajmniej nie widziałem takiego nigdzie znaczka. Ale to nie szkodzi, może w pełnej wersji to będzie, albo po prostu przeoczyłem. Zobaczymy, jak pójdzie tutaj gierka. Tak jak mówię, grałem już gry właśnie ten tryb drużynowy i gra się best of three, czyli do trzech wygranych. W sensie to najlepiej sobie poradzi w trzech walkach, o tak. Czyli jeżeli będzie 2-0, no to jest koniec, wiecie, o co chodzi, nie? No, widzicie, na początku to jest serio zadyma, nie wiadomo co się dzieje. Ale jeżeli już... bum! Naładowałem atak. Jest ok. Muszę też ogarnąć, czy gdzieś da się sprawdzić, jakie jest połączenie. Widzę po prawej stronie u góry. O, teraz wskoczyło na zielone kwadraciki. Połączenie. I nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to jest całkowite połączenie meczu, czy tylko moje. Czy na przykład moje połączenie, czy jakiegoś konkretnego, wiecie, innego przeciwnika. Nie wiem do końca tego jeszcze. To musiałbym sobie albo poczytać, albo zobaczyć. Wyrzucimy kogoś w końcu. Ajajaj, prawie Velma wyrzucona. Kanapeczkę dla niej. Sandwich time, o tak. Dobra, Velma wyrzucona. Jestem, no ci, mówię, trzeba to potestować, zobaczyć jak tam głosy community będą, czy są lagi, czy nie są lagi. Powiem wam, że tutaj leciutkiego laga czuję, no jest troszeczkę lag, grałem też jeden mecz wcześniej, no wczoraj dosłownie jak sobie testowałem gierkę, to miałem większego laga i było coś takiego, że normalnie przez chwilę jakby czas aż walki się pauzował. I nawet niektórzy gracze jakby znikali, wiecie, znikali, potem się pojawiali, nie? Czyli jakby akcja się po prostu chwilowo zatrzymywała. I potem była kontynuacja. Dobra, SSO Tragi zróbmy. Bum, tak jest. Wtedy jak się naładujemy w tego, powiedzmy, Super Saiyana z tego mema, to jest większy damage tak naprawdę. O, nice. Dobra, Velma prawie ginie już. Ma 127 punktów, więc dostanie jakiś mocniejszy strzał i odleci. Ojej, nie po tej stronie jestem, fuck. Dobra. Velma out, tak jest. Match point dla nas. Jeszcze jedną osobę wyrzucimy i będzie koniec. O nie, zamrożenie. Mamy to, czy nie mamy tego? O, udało się, super. 4-3. U góry, jak widzieliście, były 4 jakby kuleczki. Więc my mamy zwycięstwo. Po prostu do 4 jakby nokautów. Wiecie, o co chodzi, nie? Się walczy. Twoja drużyna zwycięża, super. No i można rewanż wziąć. Ja nie chcę rewanżu, także lecimy z nextem. Zdobywacie później expa, złoto, jakieś tam wiadome season passy, tak jak to jest przeważnie w jakichś grach free to play i poziom waszej postaci. Także standardowe rzeczy jakby po meczu. Tutaj widzicie przepustka sezonowa i jeżeli zdobędę, powiedzmy, tą pierwszą rangę, to odblokuję sobie kostium dla Shaggy'ego, jak widzicie w prawym górnym rogu. Na razie żadnych opcji jakby za normalną kasiorę nie ma, nic się nie kupuje. Battle Passa, czy tamtego Season Passa, Karnet macie jakby za darmo, od razu kupiony. Tutaj wejdziemy, bitewna przepustka i jest to odblokowane. Nie odblokowano premium, jak widzicie, są jakieś nagrody, więc można sobie grać. Z tego co wiem, cały progres tak czy inaczej będzie resetowany później, więc nie ma to większego znaczenia, czy coś tutaj wyfarmicie, czy nie wyfarmicie, więc
Tak to właśnie wygląda, a postacie można kupować za 2000, jeżeli się nie mylę. Golda, tak jest, 2000. No mówię, ja zagrałem jakieś 5-6 walk, teraz tego nie widzicie, bo jest akurat pod kamerką, ale mam 1700 golda. Są dzienne misje, są jakieś ogólne misje, achievementy, za które też się golda dostaje. Za poziomy w karnecie się dostaje golda, więc dosyć szybko to można nafarmić, jeżeli ktoś gra. Także pierwsze odczucia, pierwsze jakieś tutaj gameplaye z mojej strony na dzisiaj to tyle. Dajcie znać, czy chcecie jeszcze zobaczyć Multiversus, czy będziemy grali w alfę, czy wam mam dla was nagrać jakiś konkretny gameplay. Jeżeli macie jakieś pytania, no to piszcie w komentarzach, postaram się na nie albo odpowiedzieć, albo po prostu sprawdzić, przetestować już w grze i nagrać z tego dodatkowy jakiś materiał. Także na dzisiaj to tyle. Dzięki i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć, cześć.